Oczywiście kwiaty, jakieś tam dekoracje. No te dekoracje, no, żeby było kwiaty, żeby było miło. Nie? Ludzie przychodzą, wyborcy, żeby się dobrze czuli. Tak o przygotowaniu lokali wyborczych opowiadała nam mieszkanka Cieszyna, kiedy spacerując po rynku i okolicznych ulicach rozmawialiśmy o zbliżających się wyborach samorządowych. O nikt nie powiem nic, na głosowanie nie pójdę, bo ja w ogóle nie zdum nikogo, ja żadnego, pokaż mi pan chociaż żadnego, na kogo tu głosować. To tu jest na rynku, żeby chociaż się przedstawił, że on to ma taką wizję, ten ma taką wizję, tu nikogo nie ma. To jest miasto ludzi wymarłych. Opinii jest znacznie więcej, więc posłuchajmy, co o wyborach mówią cieszyniacy i nie tylko. Zwłaszcza, że urzędujący burmistrz Bogdan Ficek zdecydował o niestartowaniu w listopadowych wyborach. No wie pan co, jeśli ja go dobrze znam, bo pracował gdzie indziej, w szkole prowadził, był dyrektorem, a w końcu się mu należy odpoczynek, nie? Takie jest moje zdanie. Wszyscy już po tej 60, koło 60, no jeszcze są aktywni, ale tak na luzie troszeczkę. Trzeba działać. To jak ja. Ja też działam na luzie. Zrezygnował, bo chyba czuł, że nie ma wielkich szans. Chyba. A co będzie? No myślę, że będzie ciekawie, bo ja tu nie widzę kandydata jakiegoś specjalnego takiego. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Myślę, że największe szanse ma wiceburmistrz teraźniejszy. Także tyle. Mnie nie interesują wybory cieszyńskie, ponieważ nie pochodzę z Cieszyna i nie znam kandydatów. W związku z tym nie wiem, czy pójdę, bo nie wiedziałabym, na kogo mam głosować, bo nie znam ich w ogóle. Aha, a o rezygnacji tego burmistrza, który jest obecnie, co pani myśli? No to znaczy też nie znam, wiem, że którą trzecią kadencję, tak, czy był i nie wiem dokładnie, No co ja mogę powiedzieć, no po prostu nie decyzja ogółu, nie, bo to kto wybierze tam, który będzie lepszym społecznikiem, będzie... Coś działa, chociaż nie można powiedzieć, żeby poprzedni burmistrz, pan Ficek, nic nie zrobił dla nas, nie? Ale jeżeli chodzi o jakieś tam inwestycje większe, to aż by się prosiło, żeby ktoś młodszy, bardziej operatywny, bardziej z życiem wsłuchał się w młodych, bo to inne problemy mają niż ludzie starsi. No, my jesteśmy w centrum miasta, co byśmy chcieli? Burmistrz nam obiecał, że do 2007 roku będziemy mieć centralne ogrzewanie. Mija 2010, ani słychu, ani dychu. Mieszkamy w starej kamienicy, aż by się prosiło, czy węgiel nosi, ciężko już, człowiek starszy. No i różne inne problemy. A myśli pani o jakichś innych kandydatach? Bo... A wie pan co, że nie wiem, kto kandyduje, bo jakoś tak nie ma informacji tak tutaj na rynku, czy gdzieś tam, żeby człowiek się zapoznał, nie? Coś tam córka mówiła w internecie, kto tam startuje z tych paru osób, no ale tak poza tym to jeszcze nie wiem. Panie, że zostali, już nie pójdę na te wybory więcej. Tutaj mi jest bardzo ciężko powiedzieć, bo jestem ze Skoczowa, ale w Skoczowie, że tak powiem, bliżej się nie interesowałem. To znaczy jeszcze nie ma listy kandydatów, żeby to można było analizować. Także pójdę na pewno, jak zobaczę kandydatów, wtedy może zadecyduję. Mhm. Powiedzieć szczerą prawdę? Tak to jest zrobione, że człowiek w ogóle nie wie, co się tu dzieje, jak się dzieje. Kto jest kandydatem, skąd pochodzi, co przedstawił, co reprezentuje, co chce pokazać. Cisza. Widzi pan, jak ten rynek wygląda? Rynek robi swoje. Ci siedzą, pierdzą w stołki, nic więcej nie robią. Tak trzeba ich nazwać, określić. A tu widzi pan, nic. Sobota, niedziela, piękne weekendy. Co robi? Co robią ci nasi rajcowie? No nie jesteśmy akurat z Cieszyna, więc nie dotyczą nas. Rozumiem. Jestem wkurzony na nich. Bo żeby chociaż tego robotnika poszanowali, jak go wysyłacie na emeryturę, sobie umiecie dać tam te 5 tysięcy czy 6 tysięcy, jak taki choćby Kwaśniewski, bo tam 3,5 czy ileś tysięcy, on mu zamał, a oprócz tego unieście mu dodatkowe pieniądze, bo on nie ma tylko tej emeryturki, bo ma jeszcze dodatkowe pieniądze. I on narzekał, że mu mał, to co taki człowiek, który ma 5-osobową rodzinę, co on ma powiedzieć? Jak mu te gęby wykarmić? Za 800 zł? Się dziwią, że tak się dzieje w Polsce? No niestety. Niech ruszę trochę głowami tymi swoimi bezmózgownicami, bo to są bezmózgowcy u mnie. Ja jestem tylko po szkole zawodowej, ale ja bym lepiej pomyślał jak oni. Bo bym patrzył na ludzi, a nie na siebie. Bryki se zmieniać co miesiąc? Bo ona przejechała 20 tysięcy kilometrów, to trzeba zmienić, ja?
bo mu się nie podoba, musi mieć duperele, kafelki i stanie w porcelanie, nie? W aucie. No to dokładnie, tylko to jest podobne. A drugi biedok nie ma cholera, co do gorora wsadzić. Niestety, krew mnie zalewa, jak ja takie coś widzę. No niestety, panowie, nic dobrego, nic, nic. Okay. Trudno. Chcieliście to, mocie, co powiedziałem, co myślę. Tak, taki ja jestem. Nie zastanawiam się jeszcze, powiem szczerze, nad tym, także nie wiem, mam nadzieję, że... Zresztą w Cieszynie nie będzie z tym problemu, że wybierzemy odpowiednich ludzi, także, ale nie zastanawiam się jeszcze nad tym, powiem bo szczerze. Obecny burmistrz zrezygnował z kandydatury. No niestety, dla mnie, bo ja powiem szczerze, zagłosowałbym jeszcze raz na niego. A dlaczego? Bo uważam, że wywiązywał się rzetelnie ze swoich zadań. Osobiście postrzegam go jako uczciwą osobę. Ja stawiam na lewicę, chociaż w dzisiejszych czasach ta lewica troszeczkę ma tutaj małe poparcie w Cieszynie. No nie wiem, no słyszałem, że ktoś ze starostwa kandyduje. Chociaż nie znam dokładnie, akurat nie interesowałem się tym. Chociaż, no nie wiem, no podejrzewam, że przydałaby się osoba, która rzeczywiście dość dużo zrobiła dla tego miasta, bo jak widzimy, w porównaniu z innymi miastami w Cieszynie się dzieje w tej chwili niewiele. Wiele rzeczy jest do zrobienia, do naprawienia i uważam, że to byłoby w tej chwili najważniejszą rzeczą, którą mogły zrobić władze w celu poprawy przede wszystkim życia mieszkańców, gdzie stopa bezrobocia jest dość duża i po prostu miejsc pracy niestety jest za mało. Pytaliśmy też o politykę i polityków na wyższym niż samorządowym szczeblu. Nie no, cyrk to jest w sumie, ale nie jestem chyba odosobniony od w tej opinii. Rzeczywiście bardzo trudno w tej chwili mówić, poza uśmiechem na poszczególne jak gdyby, wystąpienia, programy, na wszystko. Coraz mniej oglądam telewizji, ponieważ to już są żenujące te dyskusje i wolę, coraz mniej już odchodzę od takich programów. Wolę się nie wypowiadać. Wie pan co, ja 40 lat przepracowałam, mam groszową emeryturę. A jak ostatnio czytam, że prezydentowi jest potrzebnych 80 samochodów do jakichś tam reprezentacyjnych tych, to wie pan co, to się coś robi. Małżonek 25 lat przepracował na kopalni za parę groszy. Ciężko nam jest żyć. Córka studiuje, trzeba po prostu opłacić studia. Pół etatu pracuje, tylko syn półtorej roku nie miał pracy, teraz tylko na pół etatu. Więc lepiej się nie wypowiadać, bo zresztą wiecie państwo, jaka jest sytuacja. Tu nie można się niecenzuralnie wyrażać, ale no, wesoło jest. Na tyle. Okej. Okay. Nie za bardzo jestem, że tak powiem, na razie zadowolony. Pomimo to, że głosowałem, powiem szczerze, na Platformę Obywatelską, to jednak nie do końca podoba mi się ich sposób rządzenia. Tak. Nie interesuje mnie wcale oni. Wcale. Powiem panu otwarcie i bez owijania w bawełnę. Jak i ten PO, tak i PiS, do wora, do rzeki, podopi dziadostwo i koniec. Nie ma nikogo, no kto rządzi? Czym? Kto to co robi? Konkretnego. Ma pan prosty przykład wczorajszej gazecie napisane. Wywalić emerytów i rentistów. Co taki kun zarobił 55 mojej emerytury i on może w tym siedzieć i dorobić? Może? A taki rentista idzie i dostanie 800 zł i on może żyć? Czy emeryt? Bo taki Tusk mącze w głowie pokładane, bo ja wiem, że ja uważam, że on jest nienormalny. Muszę powinien leczyć. Jak i ci cały ministrowie zdrowia, ta kopaczka, co wszyscy. Mówię do jednego wora i do rzeki z nim. Ile mogę panu powiedzieć? Nie wypowiadam się w tej kwestii, ponieważ to jest dość delikatny temat i tak jak mówię, zbytnio polityką się nie interesuję, a w większości instytucji, tak jak mówię, mam poglądy w większości, można powiedzieć, lewicowe i uważam, że w tej chwili, no nie dzieje się najlepiej. Nie najlepiej, także no niestety, zresztą każdy to widzi, obserwuje. No podejrzewam, że tutaj jest duży ukłon właśnie do wyborców, jeżeli chodzi o te wybory w tej chwili samorządowe, prawda? Może to coś zmieni. Lepiej się nie wypowiadać na ten temat, bo no nie wiem. Trudno coś powiedzieć. Dobrego czy złego? Dobrego. Przepraszam, co pani sądzi na temat polityki polskiej?